Więc tak, pierwsza rzecz, o której zacznijmy ogólnie od obcego, ponieważ to jest, tak powiem, linia, która już funkcjonuje na rynku, możecie grać, możecie się zaopatrywać różne produkty z serii. Rzecz, którą teraz mamy najbardziej na tapecie, to jest zestaw startowy. W tym momencie jeszcze właściwie tylko przez dwa dni, bo do jutra włącznie trwa przedsprzedaż tego zestawu startowego. Możecie go dostać zarówno na naszej stronie, jak i w różnych sklepach branżowych z grami planszowymi i grami RPG. Jest tam w ramach promocji jakaś tam fajniejsza cena i również dołączamy do tego zestawu taką dużą mapę kolonii Hadley's Hope, która w małej formie znajduje się w podręczniku podstawowym do systemu, a tutaj w ramach właśnie takiej sprzedaży przedsprzedaży dostajecie tą mapę dodatkowo. Ona jest w takim dużym formacie 85 na 56 cm do wykorzystania z elementami właśnie z zestawu startowego, w którym znajdziecie między innymi żetony, takie, które służą na przykład do obsługi wykrywaczy ruchu, można tam sobie odwracać, są tam również żetony rozkazów do bitew gwiezdnych, no generalnie fajna pomoc do sesji rozgrywanej fizycznie. Tak więc zachęcam do tego, żeby zapoznać się ewentualnie z tym produktem, obejrzeć, zastanowić się, czy coś takiego chcielibyście mieć. Również jeden z naszych zaprzyjaźnionych mistrzów gry i również prowadzących swoją stronę Jaxa z RPG-owej Alchemii niedawno przygotował recenzję zestawu startowego już w wersji polskiej, ponieważ za chwileczkę powiem o postępach prac, ale generalnie daliśmy mu dostęp do praktycznie gotowych już materiałów takich do druku, jeszcze w formie PDF oczywiście, ale tak, żeby miał okazję się zapoznać już z polską wersją tego zestawu startowego. Tak więc możecie też zajrzeć, co tam Jaxa napisał, co myśli o tym zestawie. Być może was to zachęci do podjęcia decyzji tego zestawu startowego. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo fajna rzecz, zarówno dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze względu na skrót zasad, jak i dla osób, które już prowadzą obcego, bo jest tam dużo różnych pomocy dla matek gry. I teraz tak, jeśli chodzi o sam zestaw startowy, sytuacja wygląda w ten sposób, że można powiedzieć, że prace są niemalże ukończone, to znaczy mamy już przygotowane do druku wszystkie materiały poza książkami, są one po akcepcie licencyjnym. Karty już poszły do druku około 2 tygodnie temu. Mamy w tym momencie termin wyznaczony na 2 kwietnia realizacji tego druku. Obecnie jest bardzo ciężka sytuacja na rynku, jeśli chodzi o produkcję, to znaczy ze względu na sprawy covidowe oraz pewne zachowania Chińczyków związane z tym, jak, że tak powiem, windują ceny wysyłek kontenerowych oraz tego, jak po prostu wykupują papier, konkretnie makulaturę na papier, przez co są braki materiałowe po prostu w Europie, wydłużyły się bardzo terminy produkcyjne w różnych jakby miejscach. W Chinach jest ciężko produkować ze względu na duże koszty wysyłek i niedostępność kontenerów, więc są kilkumiesięczne terminy, a z kolei w Europie nie jest tak łatwo produkować, bo są braki materiałowe i fabryki są mocno obciążone, najróżniejsze, więc troszeczkę się baliśmy, że z obecnymi terminami produkcyjnymi nie będziemy się w stanie w jakimś sensownym terminie wyrobić z tym zestawem startowym, ale akurat z kartami się nam udało i tak jak mówię, gdzieś tam przed połową kwietnia powinniśmy je mieć. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to są, tak jak mówiłem, przygotowane do druku i po akcepcie. Jeszcze tutaj kończymy te 2 książki, które są w zestawie startowym. One już są po składzie, jeszcze tylko scenariusz ten Wydrą Bogów wymaga drugiej redakcji, bo już jest po pierwszej redakcji po składzie. Myślę, że do tygodnia czasu będziemy to wszystko wysyłać już do druku. Tutaj na chwileczkę się wyłączę,
i przełączę na mój ekran, jeden z moich ekranów, żebyście zobaczyli tak sneak peek mały na te materiały właśnie, które są przygotowane do startera. Pierwsza rzecz, którą wam mogę pokazać, to jest takie coś. To jest, słuchajcie, dla osób może bardziej zainteresowanych technikaliami produkcji. Tak wygląda arkusz z kartami, który dostajemy z drukarni. Widać? Czy nie widać? Przepraszam, bo mam tu właśnie informację na czacie, że nie widać. O kurczę. Dziwne. Bo ja akurat widzę. Mam napisane, cały ekran jest udostępniany. Mhm. Mogę też. Aha. Widać czy nie widać? Ewentualnie spróbowałeś się powiększyć, żeby widzieć. Może ten po prostu kliknąć w to. Bo tutaj część osób potwierdza, że jednak widzi. Okej. Więc może po prostu przelatuje. Widzę, że ktoś widzi. Mhm. Także to nie wiem. U mnie jest udostępniane, że tak powiem, więc jakby nie wiem za bardzo, co jeszcze bym mógł zrobić. A, już jest. Okej, dobra, działa. No to słuchajcie, to co tutaj... Spróbujcie odświeżyć stronę, ewentualnie ten, powiększyć obrazek, to może wtedy jakby ten, bo widzę, że sporo osób pomogło to. Mhm, dobra. No to słuchajcie, to co tutaj widzicie, to dla takich osób bardziej zainteresowanych technikaliami może, to jest jakby arkusz, który dostajemy z drukarni, żeby sprawdzić, czy karty są dobrze ułożone. Właśnie coś takiego tutaj jest. W momencie, kiedy takie coś zaakceptujemy, to drukarnia zakłada, że jakby mogą działać z tematem. To jest jakby jedna część kart. Tutaj jest druga część kart. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o pozostałe materiały, to tutaj mogę też wam jeszcze szybciutko pokazać na przykład po wstępnym składzie i redakcji. Tutaj jest Rydwan Bogów, słuchajcie. Także, no tak jak mówię, zostały nam dosłownie gdzieś... Przepraszam, może jeszcze raz pan kliknie share wideo, bo znowu obraz zniknął. Co mam sam kliknąć? Share wideo jeszcze raz, share screen. O, już pana widzę. Okej, już jest u mnie. I co, działa? Działa. Jeśli komuś nie działa, to niech pisze na czacie, ja naprawdę pilnuję. Mhm. Możliwe, że po prostu jak przeskakiwałem między plikami, to coś się popsuło. W każdym razie tutaj mam złożony Rydwan Bogów. Jakby co. Także tak jak mówiłem, gdzieś koło tygodnia będziemy oddawać już wszystko do druku. I teraz jeśli chodzi o termin, no to tak gdzieś tam staraliśmy się uderzać w kwiecień z tym starterem. Tak. Tutaj będzie to raczej druga połowa kwietnia, początek maja, z tej przyczyny, że właśnie przez te braki materiałowe no po prostu mamy dłuższy termin przy druku, bo w ramach przy druku nie kart, tylko samych nawet pudełek, ponieważ po prostu nie ma w drukarniach kartonu. Po Chińczycy kupują, w Polsce też. I no i stąd może wyniknąć opóźnienie. Jeszcze nie chcę deklarować dokładnie jakie, może się uda pchnąć tematy, jakoś przyspieszyć, no bo mamy zaprzyjaźnioną drukarnię, ale tak jak mówię, no raczej tego startera możecie się spodziewać gdzieś tam druga połowa kwietnia, pierwsza połowa maja, coś takiego. Jeśli coś się przyspieszy, no to będziecie o tym pierwsi wiedzieli, bo po prostu trafi do sklepów. Natomiast jeśli chodzi o sam starter i być może uprzedzając potencjalnie jakieś pytania w tym temacie, będziemy chcieli osobom, które kupią go w przedsprzedaży, udostępnić wcześniej PDF-y. To znaczy w momencie, kiedy będziemy mieli już PDF-y gotowe do druku, to pójdzie do druku,
będziemy potrzebowali pewnie gdzieś koło tygodnia, żeby przygotować takie wersje tych PDF-ów pod sieć, myślę o drive-thru. I w odróżnieniu od podręcznika podstawowego, który dopiero szerowaliśmy z Wami, no można powiedzieć, po tym jak dostaliście fizycznie podręczniki, no to ze starterem po prostu chcemy zrobić tak, żebyście te PDF-y mieli wcześniej, czyli no właśnie tutaj odpowiadając na komentarz, tam nam się nie udało tego zrobić, ale tutaj no jakby postaramy się tak to zorganizować, żebyście jeszcze w marcu dostali po prostu PDF. Także to jest, jeśli chodzi o zestaw startowy. No i teraz pytanie, czy macie jakieś tutaj uwagi, czy pytania? Aha, jeszcze może jedna rzecz. Jeśli chodzi o jakość wydania, to nie wiem, czy część z Was być może wie, jak wygląda ten zestaw startowy w wersji angielskiej. Ja tutaj mam właśnie z niego elementy oczywiście i w ramach tych, jakby części tych elementów są również arkusze postaci. Tak to wygląda. I one są w wersji angielskiej. Takie są, jak słyszycie. I w wersji polskiej postanowiliśmy troszeczkę tutaj dołożyć i po prostu przygotować je na takiej grubszej kredzie. W związku z czym faktycznie będą to bardziej takie arkusze, twardsze arkusze, solidniejsze, a nie takie jakby luźno latające karteczki. Więc to będzie na pewno różnica jedna jakościowa w stosunku do zestawu angielskiego. Tutaj widzę na czacie, rozumiem. No, przyznam szczerze, że jakby już się, tak powiem, spowiadaliśmy z błędów i przepraszaliśmy za błędy podręcznika tego podstawowego. Tutaj jakby no, sytuacja jest zupełnie inna, dlatego że ja fizycznie mam te PDF-y na komputerze i wiem, że jesteśmy w stanie, że tak powiem, dostarczyć Wam PDF-y wcześniej. Mam też, że tak powiem, zielone światło od szefa na takie działanie, więc mogę jedynie, no cóż, powiedzieć, że nie wiem, zaufajcie nam jeszcze raz. Przed końcem marca będziecie mieli te PDF-y, osoby, które dokonają zakupów przedsprzedaży. No tak jakby, to tyle mogę powiedzieć. Jakby, według mojej najlepszej wiedzy wszystko się powinno nam udać zamknąć w ten sposób i jakby nie powtórzy się sytuacja z września i jakby jaka była z podróżnikiem podstawowym. I teraz pytanie, czy macie jakieś kwestie do zestawu startowego? Jakieś pytania? To znaczy tak, skoro są już moment Q&A, to też jeśli ktoś ma pytania, to może po prostu włączyć mikrofon i zacząć jakby odzywać. Nie trzeba już zadawać na czacie lub podnosić rękę. Myślę, że to będzie najwygodniejsze, jeśli ktoś ma pytanie i po prostu chciałby szybciutko zadać, to będzie szybciej i wygodniej dla nas. Czyli nie ma pytań do startera. Okej. Dobra, więc tak, następny temat to jest temat kości. Z kości mieliśmy troszeczkę przeprawy, ponieważ kości do nas przyszły z Anglii i w związku z Brexitem, no generalnie odprawa celna jest teraz dosyć koszmarna. Gdzieś od 2 tygodni kości czekają po prostu jakby na tle w Polsce już, żebyśmy mogli załatwić całą papierologię. Ale mam nadzieję, że w ciągu tygodnia się ta sprawa jakoś wyjaśni ostatecznie i będą dostępne w sklepiku. Następna sprawa to jest zasłonka. Zasłonka już poszła do druku. Zasłonkę, nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć. W wersji oryginalnej ona wygląda w ten sposób. To jest taki ekran matki gry na takiej świecącej folii zrobiony, dzielony na 3 części. W wersji polskiej troszeczkę inną stronę postanowiliśmy pójść, mianowicie, ponieważ wydajemy w takim macie te
różne produkty. Podręcznik podstawowy, tak wydaliśmy, będą inne rzeczy też właśnie macie przygotowywane. Tutaj mamy taki pomysł, że będzie ta zasłonka pokryta taką czarną folią mat, takiego specjalnego rodzaju, żeby się po prostu, znaczy oczywiście jak ktoś się bardzo uprze, to zarysuje, ale generalnie można powiedzieć taką fajną, twardą folią mat, żeby zwiększyć trwałość z jednej strony, z drugiej strony, żeby po prostu też nadać takiego bardziej mrocznego wyglądu tej zasłonce i bardziej pasującego do reszty elementów. Nie, zasłonka nie jest częścią zestawu startowego, to jest osobny produkt. Być może przygotujemy jakąś promocję, na przykład, że będziemy sprzedawali zasłonkę z czymś jeszcze w mniejszej cenie albo coś w tym rodzaju, ale trudno mi teraz powiedzieć, ponieważ jeszcze to nie jest jakby ustalone, ale nie, zasłonka to jest jakby osobny produkt. Także to jest to, jeśli chodzi o zasłonkę. Co dalej? Jeśli chodzi o kolejne produkty z linii, no to mamy tak, zasłonka i kości, cena i termin. Kości będą kosztować, cena taka sugerowana to jest 75 zł. To jest nieco taniej niż wersji angielskiej, natomiast no tutaj jakby kwestie licencyjne powodują, że nie jesteśmy w stanie zejść za bardzo z tej ceny, no bo po prostu jakby no nie pozwala na to licencja. Zasłonka będzie kosztowała około 90 zł. Oczywiście mówię o cenach sugerowanych, czyli pewnie gdzieś tam na sieci znajdziecie to taniej. Natomiast jeśli chodzi o kości, to tutaj przypominam, że w zestawie startowym są też dwa komplety kości. Jeden komplet kości stresu, jeden komplet kości, więc akurat to jeszcze bardziej jakby czyni ten zestaw startowy ciekawym, no bo po prostu to, co on zawiera, łącznie jest warte, gdyby przeliczyć to na osobne jakby dodatki czy osobne elementy, w granicach 350 zł, a w tym momencie za około 200 zł możecie dostać ten zestaw. Dlatego być może jeśli myślicie o kościach na przykład, to możecie też pomyśleć o zestawie startowym tak naprawdę, bo dostaniecie po prostu wszystko w komplecie plus masę innych rzeczy. Terminowo, tak jak mówiłem, kości stoją na tle, finiszujemy sprawy papierkowe, więc no na dniach powinny być dostępne. Zasłonka, produkcja, tak, poszło do druku, produkcja ma być w marcu, czyli spodziewamy się zasłonki w kwietniu. Nie powiem jeszcze dokładnie kiedy, to znaczy czy to będzie pierwsza połowa kwietnia czy druga, dlatego że po prostu no muszę mieć potwierdzenie to jest produkt taki, który robimy w ogóle zresztą teraz wszystko poza plastikiem robimy w Polsce i paradoksalnie pewne rzeczy są jakby trudne do zrobienia technicznie, na przykład oklejenie takiej właśnie zasłonki, jak tam wam pokazywałem, to jest po prostu coś, co jest dość żmudną robotą, więc na przykład fabryka, która się będzie dla nas tym zajmowała, dla mnie to będzie jakby jedno z pierwszych tego typu zleceń, więc tak naprawdę będą musieli sobie trochę jak się to robi, żeby to wszystko fajnie wyszło. Ale tak jak mówię, w miarę ten termin zawężając, no to byłby to kwiecień. Tak. Czy do zasłonki kości ktoś ma jakieś pytania? No i co, jeśli chodzi o... No, być może coś takiego byśmy zrobili. Tutaj fajna sugestia z takim zestawem kości plus zasłonka. Tak jak mówię, nie jest to jeszcze jakby finalnie ustalone. Postaramy się w jakiejś formie promocyjnej też jakby te produkty wam zaproponować, tak jak za każdym razem zresztą staramy się coś tam dodać. Jeśli chodzi o Rydwan Bogów z zestawu startowego, już tłumaczę, jak wygląda ta sytuacja. Odpowiedź na pytanie brodacza brzmi tak: sam Rydwan Bogów będzie dostępny w wersji
w wersji PDF. Nie będziemy tego produktu drukować osobno. On zresztą już jest nawet niedostępny, wydaje mi się, jako osobny produkt na stronie producenta, wydawcy, przepraszam, na Freeligu. I teraz tak, już mówię, jaka jest sytuacja z tym rydwanem. Mam tutaj dwa rydwany. To jest rydwan, który był jakby wydawany osobno, czyli tam kiedyś na samym początku, jak dopiero wyszedł system. To jest rydwan z zestawu startowego i one się różnią zawartością. Dlaczego się różnią zawartością? Dlatego, że część informacji w tym starym rydwanie, jakby w starym rydwanie, może inaczej, w starym rydwanie wszystkie informacje były zawarte w tym podręczniku jednym i on wymagał podręcznika podstawowego, tego grubego, który możecie mieć albo macie okazję kupić. Z kolei ten rydwan bogów w tej wersji z zestawu startowego jest taką, można powiedzieć, nieodłączną częścią samego zestawu startowego. To znaczy, część informacji z tej książki przeniesiono na karty. Konkretnie chodzi tutaj o cele osobiste postaci, jak i pewne efekty, nie chcę tutaj spoilować jakby wam przygody, ale generalnie jest tak, że teraz wszystko ma do dyspozycji matka gry. Na kartach rozdaje te informacje, które są tajne. Każdy to dostaje, ma koło siebie te swoje karty. Jest to dużo wygodniejsze. A z kolei część informacji na temat mechaniki działania ksenomorfów, czy też w ogóle obcych istot, tego, jak działają niektóre talenty, zawarte zostało w tym podręczniku. Ponieważ po prostu jakby zestaw startowy to samodzielny produkt, czyli możecie mieć tylko zestaw startowy i już zagrać rydwan bogów, ale w zestawie startowym, w którym jest taki skrót zasad, stustronicowy, nie ma wszystkich informacji, więc pewne rzeczy, które nie znalazły się w tym skrócie zasad, są tutaj. W efekcie wygląda to tak, że musimy jakby ten samodzielny rydwan bogów przeskładać i uzupełnić odpowiednio o te informacje. Tak więc jego się możecie spodziewać w PDF-ie, ale to na pewno będzie parę tygodni po tym, jak będziemy już odrobieni z zestawem startowym. Jeśli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że on kosztował $10, choć nie jestem pewien, ale chyba tak, coś mi się tak kołacze. Tak więc, podsumowując, będzie do kupienia samodzielnie ten scenariusz tylko i wyłącznie w PDF, nie będziemy go drukować i będzie później niż zestaw startowy, ponieważ wymaga on dodatkowej pracy tutaj ze strony grafika. Nie jest tak, to nie jest po prostu ten sam PDF, który byśmy wzięli z zestawu startowego i go wystawili na Drive. Ale będzie. I co dalej? Już mówię, no to tak, następne w kolejności to jest oczywiście Niszczyciel Światów, czyli taka pudełkowa przygoda. No tutaj będziemy celowali w trzeci kwartał, gdzieś jesień generalnie, dlatego że też troszeczkę tutaj przekierowujemy moce przerobowe na Mutanta, którego chcielibyśmy w miarę też wam szybko przedstawić. Ale myślę, że gdzieś tam przełom trzeciego, czwartego kwartału, no to byśmy chcieli mieć Niszczyciela Światów po polsku. Jeśli chodzi o podręcznik o kolonialnych Marines, no to przyznam, że jeszcze nawet do tej pory nie dostałem po prostu sam materiału w PDF-ie. Nie jestem w stanie ocenić po prostu zakresu prac. Raczej się spodziewam, że będzie to niemały zakres prac, bo to jest po prostu duża, duża, gruba książka. Więc spodziewałbym się, że tutaj myślimy o pierwszym kwartale 2022, jeśli chodzi o wydanie tego podręcznika o Marines. Ale trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, póki nie dostanę PDF-a. Szef wydawnictwa, Friedrich Thomas, no, jest bardzo zapracowaną osobą. Jeszcze teraz miał na głowie kampanię
The One Ring, jak pewnie wszyscy wiecie, bo jesteście RPGowcami i ciężko, żeby nie dostrzec tak ogromnego sukcesu. Wiadomo, że przy kampaniach kickstarterowych jest masa pracy, więc na pewno jest rozchwytywany nieustannie przez różnych ludzi i partnerów. Także ciężko jest tutaj o jakiś taki regularny kontakt. Prosiłem kilka razy o ten materiał. Zakładam, że jak trafi on do osób, które kupiły w przedsprzedaży angielską wersję tego podręcznika, to ja też go dostanę, będę mógł go obejrzeć, przeczytać i wtedy dopiero będę w stanie coś powiedzieć na temat terminów. Ale realnie rzecz biorąc, przy dobrych wiatrach to byłby koniec roku, natomiast też, żeby nie być zbyt optymistycznym i znowu się nie przeszacować z terminami, myślę, że to byłby pierwszy kwartał 2022. Zresztą ten produkt wydaje mi się, że też miał opóźnienia, jeśli chodzi o wersję angielską, troszeczkę się to przesunęło. No także, jak widać, no, nie zawsze się uda wszystko pozamykać w takich terminach, jakich by się chciało. I teraz znowu pytanie, czy coś do obcego jeszcze macie, bo jeśli chodzi o produkty, wydaje mi się, że omówiliśmy wszystkie, jakie są dostępne obecnie. Tak więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, komentarze, no to zachęcam. Okej. Dobrze, to ja mam w takim razie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie nasi partnerzy, czyli ekipa Lans Macabre oraz ekipa Niezwykłych Przygód, w międzyczasie przygotowywali różne fajne materiały do obcego, które są oczywiście nieoficjalne, co nie umniejsza ich użyteczności jakby w waszych sesjach. I z tego, co dostałem informację, o właśnie tak, właśnie do tego zmierzam, mianowicie Lans Macabre, po pierwsze, od niedawna wystartowali z takim, powiedzmy, drugim sezonem wpisów na oficjalnej stronie naszej, na naszym fanpage'u. Jesteśmy po serii Zeda, teraz Wojtek Żadek zaczyna przygotowywać materiały, więc zachęcam do śledzenia profilu na pewno i czytania rzeczy, które tam się pojawiają. I właśnie Zed, którego wspomniałem, zajął się przygotowaniem technicznym materiałów, które lansi do tej pory nas przygotowywali. Pierwszy materiał to jest takie zebranie w całości wpisów, można powiedzieć, z zeszłego roku, czyli będzie jeden duży PDF złożony w jakiejś takiej bardziej przyjaznej wizualnie formie, zawierający te wpisy, które lansi robili w zeszłym roku na fanpage. Druga rzecz, którą też właśnie też powinna być już gotowa, to jest przygoda Okruch Raju, ewentualnie też wcześniej mogliście ograć jako Mały Raj bodajże. To jest przygoda, którą macie okazję grywać właśnie przy okazji konwentów, napisana przez Wojtka Żadka. I została ona też przygotowana w formie PDF, takiej, żebyście mogli poprowadzić ją swoim ekipom. Także jeśli byście chcieli na przykład zagrać, sprawdzić, jak to robią inne matki gry, myślę, że jest jeszcze szansa na tym konwencie. Wydaje mi się, że Andrzej jutro ma prowadzić tą przygodę. Być może Apatison chyba już dzisiaj wszystkie swoje sesje odpalił, ale to jakby, tak jak mówię, chyba jeszcze Andrzej będzie prowadził jutro to. W każdym razie ta przygoda Okruch Raju też ma być przygotowana w PDF-ie i zachęcam tutaj do odwiedzenia strony fanpage'a Lans Macabre, gdzie znajdziecie te materiały. Tak, będzie o tym wpis. Na ten moment mogę szybciutko sobie zajrzeć. Nie wiem, czy mi się tak uda. Szybko rzucam okiem na Facebooka, bo prosiłem Wojtka, jeśli są gotowi, żeby po prostu udostępnili już ten materiał. Zaraz sprawdzę, czy to się stało faktycznie.
Chyba jeszcze nie jest to udostępnione, ale miało to być jakoś gotowe na dniach, więc jak tylko się to pojawi, na pewno będzie też wpis informacyjny na naszym fanpage'u obcego z linkiem, także w jakim języku? Okej, dobra, to rozumiem, że jakieś. No, w każdym razie tak, także tych dwóch PDF-ów możecie się spodziewać właśnie od Lansów. A uchylając nieco rąbka tajemnicy, jest jeszcze jedna fajna przygoda, którą też właśnie Lansi dla nas stworzyli. Jeszcze trwają prace redakcyjne i takie testowe, można powiedzieć, żeby to wszystko fajnie hulało. I również docelowo będzie ona dostępna w PDF-ie na stronie Lansów. Ale oczywiście też będziemy o tym informować, jak już wszystko będzie gotowe. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Nasz drugi partner, bardzo dobry, niezwykłe przygody. Tutaj pozdrawiam Włodiego. Również będzie miał dla Was fajny materiał. Tutaj będzie też przygotowany w formie PDF. Jak być może niektórzy z Was mieli okazję posłuchać, niezwykłe przygody zrobiły takie słuchowisko do obcego i na podstawie tego słuchowiska został również napisany scenariusz i ten scenariusz będzie właśnie też przygotowany razem z ilustracjami i w ogóle mapkami przez niezwykłe przygody. Myślę, że tydzień, 10 dni powinno to już być dostępne w formie PDF dla wszystkich. Też będziemy informowali o tym, że taki materiał się pojawił. A swoją drogą zachęcam też do odwiedzania stron Lansów i niezwykłych przygód pod kątem ich różnych projektów i pomysłów. Bardzo fajnie tutaj przygotowują rzeczy. I to jest to, jeśli chodzi o obcego. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Jakby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam. No i teraz chciałem przeskoczyć na chwileczkę na Mutanta Rok Zerowy. Tutaj chciałbym zacząć od podziękowania właśnie dla Włodiego i jego ekipy Niezwykłych Przygód, którzy przygotowują z tygodnia na tydzień takie krótkie nagrania na nasz fanpage mutantowy. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze posłuchać, to zachęcam. Są to takie krótkie słuchowiska opisujące przygody pewnej ekipy mutantów, na których fabułę wy macie wpływ, głosując za pomocą emotikonów co tydzień. Ewidentnie tak jest, interaktywne słuchowiska. Ewidentnie Włodzi z ekipą się rozkręcają dnia na tydzień. Tam coraz więcej się dzieje i coraz fajniej to wszystko wygląda. Także jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy dalej. Tak więc zachęcam właśnie do posłuchania tego wszystkiego, do głosowania. Właśnie Rzeszony Mutant. Zaraz powiem kilka słów na temat naszych planów co do tego projektu, co do tej linii. Pierwsza rzecz, którą byśmy chcieli Wam udostępnić, mam nadzieję, że będzie to w maju, to jest zestaw startowy. I teraz tak, czegoś takiego do obcego nie było, po prostu nie powstał taki jakby taki starter, to znaczy taki darmowy jakiś dokument czy coś takiego ze skrótem zasad czy tam jedną przygodą, choć zwykle jest to już przyjęte, że w innych systemach takie coś się produkuje. W każdym razie do Mutanta powstał starter. Fizycznie on wygląda w ten sposób. Świeci się troszeczkę, jak widzicie, okładka. I teraz tak. To coś można sobie kupić za około $18. Zawiera ten starter zestaw postaci gotowych, skrócone zasady, mapy stref, które są na samym środku
na samym środku tego podręcznika, tak jakby można sobie wyrwać ze środka, jak plakaty z gazet kiedyś tam się wyrywało, żeby mieć tą mapę osobno, bo na niej się też pisze, jak się przekonacie wkrótce, jak troszkę więcej powiemy o systemie. I przede wszystkim jest o tyle ciekawa, że moim zdaniem to nie jest w ogóle przygoda na jakiś tam marny jednostrzał, żeby tylko po prostu zwiedzić jakąś jedną strefę, zwiedzić jakąś jedną sekcję zony i się kończy zabawa. Powiedziałbym, że ona jest napisana jak w formie takiej, powiedzmy, mini kampanii. Można to rozegrać, nie wiem, wziąć część tej przygody i zagrać sobie po prostu jednostrzał. Można też rozegrać to właśnie jako taką mini kampanię. Spokojnie to, co tutaj znajdziecie w tej książce, utrzyma jakby tą zawartość. Co więcej, to źródło, ten starter przedstawia nie tylko samych mutantów, ale też nawiązuje do pewnych elementów innych tego uniwersum. Tutaj nie będę... Za chwileczkę będę kwestie jakieś tam tłumaczeniowe rozważał, tylko skończę jakby myśl o tym starterze. Więc tak, jakby ponieważ nie chcę wam tutaj nic spoilować, znajdziecie też w tym materiale, w tej przygodzie nawiązania do innych elementów jakby uniwersum Mutanta Roku Zerowego, więc generalnie jest to bardzo fajny materiał. I teraz tak, jak my to chcemy wydać? Ten starter w formie fizycznej to jest jakieś tam 18-19 dolarów, coś takiego. W formie elektronicznej jest on za darmo. No i właśnie w tej formie będziemy chcieli go wam zaoferować po prostu do pobrania przez Drive-Thru dla wszystkich chętnych. Tak jak mówię, mam nadzieję, że gdzieś tam w maju się uda ten materiał przygotować, tak żebyście mieli okazję zapoznać się z systemem, troszeczkę z mechaniką, z klimatem, sprawdzić, czy to jest system dla was i żeby was to też troszeczkę tak przygotowało, że tak powiem, na że tak powiem, pełne doświadczenie z Mutantem Rokiem Zerowym. I gdyby ktoś chciał ten podręcznik mieć w formie fizycznej, ponieważ jakby tak bazowo nie będziemy go po prostu wydrukować, ale gdyby się zebrało, tutaj zakładamy 200 osób przynajmniej chętnych na druk, no to wtedy po prostu będziemy chcieli to też wydać w formie drukowanej. Pewnie się będziemy opierać na zamówieniach przedsprzedażowych albo po prostu zrobimy jakąś adres taki mailowy, gdzie będą się chętnie zgłaszali. W każdym razie tak, coś takiego, tak, taki jakby print on demand, można powiedzieć. Chodzi głównie o to, żeby się tutaj po prostu zwróciły koszty tłumaczenia i przygotowania do druku, który akurat druk jako taki nie będzie jakiś bardzo drogi, bo to jest raczej kwestia tłumaczeń i jakby grafika. I może o tyle warto mieć ten starter, że jakby są w nim rzeczy, miejsca, zajawki, których nie znajdziecie po prostu w innych źródłach. Czyli nie jest to jakby powtórzenie jakiegoś kontentu, jeśli chodzi na przykład o przygodę, czy scenariusz, tylko coś wyjątkowego, wydanego w takiej bardzo fajnej formie. I to jest jakby zestaw startowy. Następnym krokiem po zestawie startowym będzie odpalenie przedsprzedaży na podręcznik podstawowy. Podręcznik podstawowy pewnie gdzieś tam mieliście okazję zobaczyć, ale też go tutaj na chwileczkę wyciągnę. Wygląda to tak. Zobaczymy jeszcze, gdzie go będziemy drukowali, ale jest duża szansa, że w Polsce. Ten podręcznik ma stron 260, czyli jest mniej objętościowy niż obcy na przykład, ale z pewnością nie mniej zabawy wam zapewni. Jeśli chodzi o termin przedsprzedaży, no to tutaj myślimy gdzieś tam o może gdzieś czerwiec. No chcielibyśmy generalnie, żeby w trzecim kwartale się ten mutant pojawił
jakby gotowy, więc pewnie gdzieś w okolicach czerwca byśmy chcieli odpalić przedsprzedaż. I w ramach przedsprzedaży, według tego, co teraz jakby jest ustalone, będziemy chcieli Wam zaproponować do tego podręcznika taki zestaw, który się nazywa w wersji angielskiej Maps and Markers Pack. I w nim znajdziecie żetony, które w trakcie gry są pomocne na różne sposoby, z jedzeniem, punktami zepsucia, nabojami, różnymi takimi rzeczami. Oraz są takie dwie mapy strefy. Wygląda to w ten sposób, wielkościowo. No i oczywiście to będzie jakby dodawane do tego zestawu startowego, tak jakby promocyjnie, czyli za darmo. Jeśli chodzi o dokładne daty, to oczywiście będziemy Was informować. Ale tak szacunkowo, no to mówię, gdzieś tam początek przedsprzedaży, gdzieś czerwiec i trzeci kwartał wydanie podręcznika. No i to jest jakby to. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo dalej, tutaj w dużej mierze uzależniamy to od sprzedaży, czyli jak fajnie się sprzeda zestaw podstawowy, no to oczywiście chcielibyśmy tą linię kontynuować, a następne w kolejności są takie podręczniki, które się nazywają Zone Compendium. I tutaj Wam mogę pokazać, na przykład to jest pierwszy z nich, Lair of the Zaurians. Tutaj jest inny, tutaj dosyć śmieszna sytuacja, jak widzicie. Pewnie z różnych druków, ale niektóre się świecą, niektóre są matowe. My raczej pójdziemy w kierunku mata, tak samo podstawowym. I to są takie zeszyty. To jest 36 stron. Mnóstwo fajnych zajawek na przygody, na ciekawe miejsca w strefie i tak dalej, i tak dalej. Tak, jest ich w tym momencie, jest 5 takich wydanych. Wszystkich niestety fizycznie nie mam. Tutaj jest jeszcze taki Eternal War i Hotel Imperator. To wygląda. Jednego nie mam fizycznie, po prostu nie mieli. Freelik go nie miał, widocznie się tam druk skończył. W każdym razie jest ich 5. Tak. Tak więc zakładając, że wszystko fajnie pójdzie z podstawką, no to będziemy chcieli się zająć tymi dodatkami. I to jest to, jeśli chodzi o takie ogólne plany wydawnicze. Teraz wracając do pytania, czemu nie Zona i czemu nie Stalker? Właśnie jakby dlatego, że te słowa Zona i Stalker dość jednoznacznie nas kierują myślami w stronę takich rzeczy jak Metro 2033 albo Stalker, gra komputerowa, a Mutant Rock Zerowy to jest zupełnie inny klimat, jest to oczywiście postapo, ale to jakby nie jest ten kierunek, który byśmy chcieli, żeby gracze jakby w swoich głowach założyli. Oczywiście możecie grać swojego mutanta, jak Wam będzie pasowało, ale jakby to, naszym zdaniem to nie jest jakby ten, nie to chcemy uzyskać, nie taki efekt w Waszych głowach chcemy uzyskać, że ma mi się to kojarzyć po prostu z grą komputerową Stalker na przykład. Druga rzecz jest taka, że w przekroju tych dostępnych postaci, tych jakby powiedzmy profesji graczy, czy zawodów graczy, ten Stalker nam niezbyt pasował jakby z samej nazwy, dlatego jest nazwany szperaczem. Po trzecie, problem ze Stalkerem naszym zdaniem byłby taki, że w głowach, ogólnie w głowach powiedzmy graczy, jakby bycie Stalkerem byłoby trochę takie, jakby ten Stalker to był taki lepszy niż ktokolwiek inny w ekipie.
tak jakby życie stalkerem w jakiś sposób kogoś nabilitowało, bo stalkerzy są super, bo stalker był bohaterem, nie wiem, w takiej grze, w takiej książce, jakby to troszeczkę taki film Wściekłe psy Tarantina. Tam jest taka scena, że gangsterzy się mają posługiwać kolorami, a nie imionami, i tam jest Mr. Brown i tak dalej. I oczywiście wszyscy chcą być Mr. Black, dlatego nikt nie będzie Mr. Black. Troszeczkę tak wygląda sprawa z tym stalkerem. Jakby stalker czy szperacz to jest jakby jedna z możliwych opcji, jakby funkcji, którą się pełni, powiedzmy, w tym społeczeństwie Arki. Nie jest on ani lepszy, ani gorszy jakby niż pozostałe profesje, a ten jakby, że tak powiem, fakt bycia stalkerem. Że na chwilę przerwę, ale tak. Będę musiał już wychodzić z sesji. Aha. Mam kolejny panel do pilnowania, ale wy możecie śmiało tu nadal siedzieć i rozmawiać, ile dusza zapragnie. Z tym, że no już po prostu nie będzie moderowany, więc ewentualnie można włączyć potem mikrofon i po prostu normalnie przeprowadzić pełne QA, ile jest potrzebne. Dobra, dzięki wielkie za pomoc. Więc jakby no, na ten moment taka jest nasza decyzja. Oczywiście podręcznik nie jest jeszcze wydrukowany, ani nie jest cały przetłumaczony, ale no, póki co zastanawialiśmy się nad tym właśnie i stanęło na szperaczu. Zobaczymy, czy tak zostanie. No jakby tak to wygląda. Taka jest przynajmniej taki jest nasz tok myślenia, jeśli chodzi o to tłumaczenie. Stalker, zona to są jakby ewidentnie skojarzenia z tym takim rosyjskim klimatem, z piknikiem na skraju drogi, metrem i tak dalej, i tak dalej. Te zone compendium. Raczej będą wydawane w odcinkach. Wydaje mi się, że w odcinkach, ale przyznam, że to jakby jeszcze jest decyzja przed nami do podjęcia, bo to jest coś, co muszę już skonsultować też z licencjodawcą, czyli z Freeligiem. Gdybyśmy mieli to wydawać w innej formie niż oni wydali, no to jest taka kwestia, że ja nie mogę teraz zablokować. Będziemy się raczej o to martwili troszeczkę bliżej jakby realnego wydania, czyli po prostu no gdzieś tam jak ten podręcznik już fajnie zacznie działać i będziemy się przymierzali do właściwego wydania, wtedy się zorientujemy. Aczkolwiek paradoksalnie taka forma tych mniejszych zeszytów może być tutaj łatwiejsza do udźwignięcia i dla nas jako wydawcy i dla was jako klientów, o tyle, że taki zeszyt 36-stronicowy da się w miarę szybko przygotować technicznie, szybko wydrukować. Jego cena jest bardziej atrakcyjna, a zrobienie takiej knigi znowuż dużego podręcznika, no to wiadomo, że jest czekanie ileś tam miesięcy. Komuś się może podobać to, że nie wiem, ktoś na przykład stwierdzi, że nie wiem, takie czy takie kompendium mu się spodoba, a to mu się nie spodoba, nie musi kupować wszystkich. A jakby nie to miał w jednej książce, no to możemy być niezadowolony na przykład, trudno mi powiedzieć jeszcze to jaką drogę. Na ten moment raczej bym powiedział, że jesteśmy za zeszytami. Ale jakby to nie jest jeszcze przesądzone, więc jakby zorientujemy się. Dobrze. Czy macie, słuchajcie, jeszcze jakieś pytania? Dostały nam 3 minutki chyba, bo tam jakaś następna, wydaje mi się, prelekcja jeszcze będzie szła tutaj na tym naszym panelu galaktowym, więc jeśli coś macie, to zachęcam. Okej, okay. No to słuchajcie, dzięki wielkie za uczestnictwo, bardzo mi było miło. Zaglądajcie na nasze fanpage, zaglądajcie na fanpage naszych partnerów. O tych PDF-ach wszystko będziemy na pewno wrzucali na fanpage, także sobie spokojnie tam będziecie mogli pobrać materiały. Bawcie się dobrze na online, grajcie w RPG, słuchajcie i widzimy się na sieci na pewno i na Facebooku i jeszcze na konferencji. Trzymajcie się. Dzięki wielkie.